Witamy serdecznie wszystkich oglądających RAWA. Rok 2019, tak jak każdy rok, cechował się intensywnością realizacji zadań inwestycyjnych. Dodatkowo jeszcze pokłosie reformy oświaty, przygotowanie placówek oświatowych, ale i też program dofinansowania ze środków unijnych, gdzie realizowaliśmy 4 programy unijne. Takim jednym z istotniejszych programów to było dokończenie programu, gdzie aplikowaliśmy w 2016 roku, projekt fotowoltaika i ochrona środowiska, czyli budowa ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, na szkołach, na placówkach oświatowych, na urzędzie miasta i gminy, ale również na obiektach prywatnych. W ramach tego projektu również została zmodernizowana kotłownia szkoły podstawowej w Babsku na kotłownię zasilaną pelletem. Tam wcześniej mieliśmy kocioł na ekogroszek, który już czasokres używalności spowodował zużycie znaczne tego kotła i były obawy, że kolejnego sezonu zimowego grzewczego nie przetrwa. Łącznie zadanie to było realizowane za kwotę 1,5 miliona złotych, gdzie ponad 1 milion złotych otrzymaliśmy dofinansowania w ramach środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Takim zadaniem, które też realizowaliśmy w ramach środków unijnych, to była budowa sieci wodociągowej, a w zasadzie budowa kanalizacji w ramach planu aglomeracji Biała Rawska. To była kanalizacja w ulicy Topolowej i Polnej i niewielki fragment przyłączy wodociągowych. Łączny koszt zadania to było 1 400 000, z czego dofinansowanie około 700 000 też w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 z tej transzy. Takim zadaniem, które też wiązało się z poprawą ciśnienia w miejscowościach odległych od Białej Rawskiej, mówimy tu o terenie północno-wschodnim, czyli Dańków, Pachy, tam w roku 2018 został wykonany wodociąg. No niemniej jednak to ciśnienie nie było zadowalające i zrobiliśmy spinkę wodociągu z Białej Rawskiej, dokładnie z Zakrzewa w kierunku Błażejewic. I ta spinka spowodowała, że to ciśnienie ustabilizowało się i podniosło się troszkę wysokość ciśnienia, w związku z tym jest lepsze zaopatrzenie w wodę. No i też nie ma tego problemu, że jeżeli na jednym wodociągu będą trwały prace remontowe, nie wiem, usuwanie awarii, to w tym czasie wodę możemy podać z drugiej strony, drugostronnie. Czyli jest ten pozytywny wymiar. To zadanie było realizowane ze środków własnych. Ale takim zadaniem, które też wiąże się ze środkami unijnymi, to był trzeci etap naszego dużego projektu turystycznego, gdzie w latach poprzednich był realizowany rodzinny park rozrywki w Białej Rawskiej przy basenie, gdzie był realizowany drugi etap rozbudowy traktu spacerowego z wieżą widokową. I kolejnym etapem, elementem tego programu, ponieważ to był program mówiący o walorach turystycznych gminy Biała Rawska, walorach przyrodniczych, walorach historycznych, również zostało w ubiegłym roku zrealizowane zadanie w postaci budowy ścieżki rowerowej z Białej Rawskiej, z Ośrodka Sportu i Rekreacji, mówiąc najpospolicie, z naszego kąpieliska, poprzez miejscowość Żurawia, Żurawka, jadąc wzdłuż centralnej magistrali kolejowej, gdzie z wysokiego nasypu możemy patrzeć, jak przejeżdża na dole Pendolino, czy też inne pociągi. Później wjeżdżamy w tereny łąkowe, gdzie mamy całkiem inną roślinność, mamy całkiem inne ptaki i całkiem inne walory przyrodnicze, po czym dojeżdżamy do lasu Lesiew i przejeżdżając przez las Lesiew podróż kończymy w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Osie. Tam jest punkt, gdzie możemy odpocząć, jest wiata, gdzie możemy spokojnie wypić herbatę, kawę, czy co tam będziemy chcieli, ewentualnie zrobić jakiś drobny poprawę, nie wiem, roweru, nie wiem, podpompowanie ciśnienia w kołach, czy ewentualnie jakieś inne elementy. Ten projekt kosztował
około 3 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków unijnych około 1,5 miliona złotych. Ja już tutaj nie mówię o tysiącach, nie mówię o złotówkach, mówię o ogólnych kwotach, bo to się łatwiej pamięta. Jest to pierwsza ścieżka rowerowa w naszej gminie. Cały świat idzie w kierunku budowy ścieżek rowerowych, żeby dać alternatywę dla całych rodzin, dla mieszkańców na odpoczynek, na zwrócenie uwagi na środowisko, które nas otacza, na chwilę refleksji. I u nas właśnie taka ścieżka została zrealizowana. Myślę, że to nie będzie pierwsza, ale z pewnością w tej kadencji możemy tylko mówić o ścieżkach rowerowych, które będą oznakowane jako szlaki turystyczne. Natomiast zadań inwestycyjnych więcej już w tej kadencji nie będziemy realizować. Oczywiście zadania te udało się zrealizować dzięki naszej Radzie. Dzięki panu przewodniczącemu, przewodniczącym komisji, wszystkim paniom i panom radnym, bo oczywiście każde środki, które planujemy do realizacji, każde zadania, to muszą być ustalone wspólnie z radnymi, to musi być wspólna decyzja i zgoda naszej rady. Także jeszcze raz chciałbym podziękować naszej radzie za przychylność i za pomoc w realizacji tych zadań, bo to z jednej strony podniesienie ręki za zgodą, tak, przyzwolenie na realizację zadań, ale z drugiej strony to są realizacja tych zadań, gdzie też wielokrotnie radni, czy w ramach konsultacji etapu projektowego, czy na etapie realizacji zadania, podpowiadają, że może by rozszerzyć projekt o to, czy może by usprawnić, czy może by takie czy inne rozwiązanie zastosować. Także dziękuję za to zaangażowanie i za współpracę dotychczasową. To pan burmistrz nie powiedział chyba o wszystkich ważniejszych inwestycjach, które w minionym roku zostały zrealizowane w gminie i mieście Białorawska. Co jeszcze? Ja chciałbym się skupić tutaj na tych inwestycjach, które są związane bezpośrednio z oświatą. Jesteśmy w trakcie reformy oświaty już kolejny rok. Co prawda te najbardziej dramatyczne zmiany organizacyjne są już za nami. Natomiast cała reforma i spowodowała, że konieczne było umieszczenie dwóch dodatkowych roczników w budynkach dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych. W przypadku naszej gminy mamy te szkoły głównie wiejskie, jest sześć szkół wiejskich o dosyć dobrej infrastrukturze, natomiast skrojone jakby na miarę szkół sześcioletnich. Dlatego musieliśmy przystosować się do przyjęcia nowych dwóch roczników. Jesteśmy w trakcie remontu kapitalnego starej części szkoły w Babsku. Tam będziemy chcieli przenieść dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz młodsze dzieci szkolne. Do tej pory ta inwestycja polegająca na całkowitej adaptacji tej części budynku, łącznie z wymianą dachu, łącznie z całkowitym przearanżowaniem wnętrza, to jest około 650 tysięcy złotych i są to środki w całości z budżetu gminy. Podobny problem mieliśmy w szkole podstawowej w Starej Wsi, gdzie po prostu zwyczajnie jest za mało izb lekcyjnych, dlatego musieliśmy dobudować izbę lekcyjną w taką w formie oranżerii i wygląda to dosyć nowocześnie. Koszty tej inwestycji wyniosły niespełna 200 tysięcy złotych. Inną taką, może nie związaną bezpośrednio z reformą, ale bardzo ważną inwestycją było zamontowanie systemu oddymiania w przedszkolu. Wiadomo, coraz większe mamy wymagania dotyczące bezpieczeństwa ludzi ogólnie, ale naszych najmłodszych obywateli również. I ten system oddymiania został zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej zamontowany. Jest już tam całkiem bezpiecznie. Z takich twardych inwestycji należałoby dodać jeszcze utwardzenie placu szkolnego w Białej Rawskiej. Na to przeznaczyliśmy 64 tysiące złotych i właściwie to spowodowało, że już cały kompleks szkoły podstawowej w Białej Rawskiej jest bardzo estetyczny, bardzo zadbany. W międzyczasie szkoły również realizowały
programy edukacyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To jest dotacja, udział gminy jest rzędu 10-15% i nie zawsze jest to udział finansowy. W każdym razie dzięki temu, że dyrektorzy szkół złożyli te wnioski, że te wnioski były dobre, że one zostały pozytywnie zaopiniowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. Mogliśmy z jednej strony wyposażyć klasopracownię pod kątem nowych przedmiotów nauczanych w szkole podstawowej, czyli fizyki, chemii, biologii, jak również powstały różnego rodzaju ogródki szkolne, ogródki edukacyjne. W sumie takich projektów było 15 i zostało na to wydane ponad 600 tysięcy złotych. Jesteśmy też w trakcie realizowania programu edukacyjnego Gmina na Czasie. Jest to program związany z informatyką. Pozwala na odnowienie naszych zasobów informatycznych w placówkach szkolnych, ale jednocześnie możemy, korzystając z tych urządzeń, możemy również przeprowadzać czy edukować także rodziców, dziadków. Idziemy w stronę coraz większej cyfryzacji społeczeństwa. Dzienniki papierowe odchodzą do lamusa. Rodzice muszą się nie chcąc nauczyć korzystać z tych dobrodziejstw informatyki i na to pozyskaliśmy dotację w wysokości 140 tysięcy złotych. Warto powiedzieć, że to nie są wszystkie już inwestycje, które muszą zostać przeprowadzone, aby w pełni dostosować nasze placówki szkolne do nowej rzeczywistości po reformie oświaty. Tym niemniej mamy ciągłe i chroniczne niedofinansowanie oświaty ze strony państwa. To pewnie jest powszechne we wszystkich samorządach. Na dotacje, właściwie na subwencję oświatową otrzymujemy niespełna 10 milionów, a oświata kosztuje nas tych milionów 15. No nie jest łatwo wszystko w jednym roku zrobić, natomiast no widzimy tutaj i nasi mieszkańcy również widzą ciągły postęp w placówkach szkolnych. Może kilka słów na temat szkoły integracyjnej. Kilka lat temu powstał pomysł, żeby szkołę podstawową w Lesiewie, która jest jedną z mniejszych szkół, przekształcić w szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi. Było to związane z tym, że po pierwsze mamy coraz więcej dzieci ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi i dobre wydawało nam się, jesteśmy do tej pory przekonani, że tak jest, dobre jest zapewnienie im jak największych możliwości takich infrastrukturalnych, a one będą w pełni dobre, jeżeli będą skoncentrowane. Dlatego szkoła w Lesiewie, która jest świetnie położona, bo jest szkołą taką pod lasem, dosyć cichą, nie powodujących jakichś niebezpieczeństw, przekształciliśmy w szkołę integracyjną, to znaczy w szkołę z oddziałami integracyjnymi. Dzięki temu, że część subwencji oświatowej jest celowana bezpośrednio w potrzeby takich uczniów, udało nam się wyposażyć tę szkołę w bardzo dobre wyposażenie. Wcześniej powstała sala ruchowa, która została doposażona. Została również utworzona w całości sala poznawania świata, która pozwala tym dzieciom, które są w jakiś sposób, mają większe potrzeby, czy są w pewnych obszarach niedostosowane, pozwala głębiej zintegrować się i korzystać z dobrodziejstw naszej oświaty. Tak mówicie panowie o tych inwestycjach. Mam wrażenie, że jest ich ogromnie dużo. Czy udało się wszystkie zrealizować faktycznie, które były planowane na rok 2019?
Znaczy budżet ma to do siebie, że inwestycje planowane na przełomie listopada, wtedy kiedy robimy prowizorium budżetowe, zawsze jest tych inwestycji troszkę mniej. Tak? W trakcie roku są kolejne możliwości pozyskania środków, chociażby środków z wojewódzkiego funduszu czy z innych źródeł i w momencie, kiedy wpływają środki z innych źródeł, te inwestycje, lista tych inwestycji jest cały czas, że tak powiem, powiększana, rozszerzana. Wspomnieliśmy tu o zadaniach, które były realizowane w ramach pozyskanych środków unijnych, czy zadania z zakresu edukacji, ponieważ edukacja no, jest takim zadaniem, do którego poza subwencją oświatową, którą otrzymujemy z budżetu państwa, no, sporo środków musimy przeznaczać z budżetu gminy. Tak? Mówiliśmy tu o zadaniach inwestycyjnych, ale również są to zadania z zakresu doposażenia czy bieżącego utrzymania tych placówek, czy też dofinansowanie, przepraszam, dofinansowanie chociażby brakujących środków do płac przewidzianych dla nauczycieli obsługi placówek oświatowych. Ale to nie wszystko, nie wszystkie zadania, które były realizowane w roku 2019. Tak jak co roku, jednym z takich kluczowych zadań, które realizujemy, to są zadania z zakresu infrastruktury drogowej. To jest budowa nowych odcinków dróg, to jest utwardzenie już istniejących odcinków dróg, to jest również poprawa stanu istniejących dróg polnych czy dróg o charakterze wewnętrznym, bo te dróżki, o które mają szerokość 3 czy 4 metry, one nie są drogami publicznymi. Wszyscy mówią, że to są drogi gminne, tak? No i taka definicja utrwaliła nam się w przekonaniu, natomiast nomenklatura, przepisy, prawo ruchu drogowym mówią o drogach publicznych i o drogach wewnętrznych. I drogi publiczne to jest kategoria dróg, które mają minimum 6 metrów szerokości i są ujęte w wykazie dróg publicznych, które zatwierdza Rada Miejska, natomiast wszystkie pozostałe drogi są to drogi tak zwane wewnętrzne. W ubiegłym roku pozyskaliśmy środki w ramach programu przebudowy dróg samorządowych na przebudowę, to jest drugi etap drogi Grzymkowice-Białogórne. Wartość zadania prawie 900 tysięcy, z czego dofinansowanie z tego programu to jest około 450 tysięcy. Kolejny odcinek to była pozyskane środki z Urzędu Marszałkowskiego na tak zwane drogi dojazdowe do Pól. To jest droga Wola-Chojnata-Franklin. Wartość zadania niewielka, 150 tysięcy, dofinansowanie około 65 tysięcy. Złotych. Natomiast no, są to ważne odcinki dróg, są to odcinki, które wskazują radni. Nasz rejon jest rejonem specyficznym, ponieważ no, ilość jabłek, która jest produkowana, to nasz, no, żeby bezpiecznie przewieźć, nie o pogorszonej jakości, nie obite te owoce, no to wymagają odpowiedniego standardu dróg. Przez tych kilka lat funkcjonowania udało nam się zrealizować dużo odcinków dróg. Przede wszystkim to są nakładki z masy bitumicznej, ale są to również drogi wykonywane w technologii betonowej, ale i chociażby nawiezienie tłucznia czy żwiru. Też w tej chwili nie mamy takich odcinków dróg, które byłyby nieprzejezdne. Czyli nawet te drogi wewnętrzne gdzieś pomiędzy sadami, bo ja już nie mówię pomiędzy miejscowościami, bo tam wszędzie mamy nakładki bitumiczne, ale nawet te drogi wewnętrzne można powiedzieć, że są utwardzone. Oczywiście one się wybijają, tworzą się dołki, czasami ten tłuczeń z upływem lat, pod wpływem eksploatacji, ciężkim taborem, on się lasuje i się niszczy i trzeba to uzupełniać. Niemniej jednak na zadania drogowe co roku przeznaczamy w granicach między 4 a 5 milionów złotych i to są też duże inwestycje. Tych inwestycji nie widać, tak? Bo w momencie, kiedy rozkładamy masę bitumiczną, mówiąc krótko asfalt, no to przez tydzień dwa do pierwszego deszczu widać, że jest to świeża nawierzchnia. Natomiast pójdzie pierwszy lepszy deszcz i każdy zapomina, że to zadanie zostało zrealizowane. No niemniej jednak cieszymy się, że dojazd do naszych mieszkańców, do naszych miejscowości jest zdecydowanie lepszy i warunki do bezpiecznego transportu płodów rolnych, w szczególności jabłek, też zdecydowanie poprawiły się. Inwestycji właśnie w gminie jest tak niezmiernie dużo, a mniej w samej mieście Białorawska. W tym roku 2020 się to zmieni, czeka nas rewitalizacja. To znaczy staramy się w sposób zrównoważony realizować zadania zarówno na terenach wiejskich, jak i w mieście Białorawska.
Tych zadań może nie widać, bo wiele słyszymy sygnałów, że realizujemy tylko w Białej, a nie realizujemy na wsi, tak? Ponieważ Biała jest na tyle zwartą miejscowością, że jak wjeżdżamy, a ponieważ każdy przejeżdża, no nie powiem, że codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu i każdą zmianę dostrzega bardzo szybko, tak? W swoim środowisku tych zmian nie widzimy. Niemniej jednak Biała Rawska też nie była zaniedbana, bo wcześniej była rewitalizacja parku miejskiego, mówiliśmy tu już o ścieżce spacerowej nad zalewem, mówiliśmy o kompleksie rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowym nad naszym basenem. Kolejne zadanie, które będzie realizowane, oczywiście wszystkie te zadania, które były realizowane w mieście Biała Rawska, zawsze były realizowane z pozyskaniem środków zewnętrznych. Były to środki albo pochodzące z Unii Europejskiej, albo środki pochodzące z dotacji udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. W tym roku takie zadanie, które czeka i troszkę mieszkańcy obawiają się, czy to zadanie nie spowoduje zbyt dużych utrudnień, to jest rewitalizacja Centrum Białej Rawskiej, o której pani redaktor wspomniała. Jest to zadanie za około 8,5 miliona złotych, z czego dofinansowanie ponad bodajże chyba 6 milionów 300. Mówimy tu o rewitalizacji Placu Wolności i Placu Kościelnego. Mamy wyłonionego wykonawcę, jest to firma Zielbut z Warszawy. I w tej chwili już zostały przekazane dokumenty do ostatecznych uzgodnień. Myślę, że do końca miesiąca będzie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. W międzyczasie już najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będzie pozwolenie na usunięcie niektórych drzew, ponieważ większość starodrzewia zostawiamy, ale niektóre drzewa, no niestety ze względu na miejsca parkingowe, ze względu na inny układ ciągów pieszych, muszą być usunięte. W to miejsce będą nowe nasadzenia, także tutaj nie ma obaw, że coś zostanie zniszczone, nie zostanie zrekompensowane. I też rozmawiamy z wykonawcą, żeby prace nie były prowadzone jako jedno wielkie wykopalisko, ale żeby były realizowane w poszczególnych pierzejach, tak? Żeby w miarę sprawnie przerwy w możliwości komunikowania się, czy dojazdu pojazdów z zaopatrzeniem, czy dojazdu klientów do poszczególnych punktów sprzedaży, czy punktów usługowych, były wyeliminowane w miarę krótkiego czasu. Oczywiście z premedytacją wykonaliśmy utwardzenie drogi nadrzecznej. To jest droga, która zaczyna się od ulicy Narutowicza, biegnie do ulicy Gęsiej po to, żeby tam bezpieczny samochód można było w bezpieczny sposób zostawić nasze samochody i żebyśmy nie musieli wjeżdżać do centrum miasta, robiąc wszystkie zakupy, no tylko przejść, no nie wiem, te 100 czy 200 metrów do sklepu, żeby zrobić spokojnie zakupy, a samochód, żeby w bezpieczny sposób stał w ulicy Nadrzecznej. W tym roku jeszcze będziemy troszkę dosypywać tłucznia, żeby poprawić te warunki parkowania. Także no zakładam, że to utrudnienie będzie jak najmniejsze. Na jaki okres musimy się przygotować? Przez jaki czas będą trwały utrudnienia w Centrum Białej Rawskiej, związane oczywiście z tą rewitalizacją? Cała inwestycja musi być przeprowadzona do końca tego roku, czyli w praktyce no, możemy liczyć, że do listopada będą jeszcze trwały jakieś tam prace budowlane. Natomiast tak jak pan burmistrz powiedział, będzie to robione partiami. Przede wszystkim główny ciąg jezdny, ulica Jana Pawła w przelocie drogi wojewódzkiej, będzie nieruszony, nie będzie zamykany. Tam będzie wydzielony tylko pas do lewoskrętu, ale to jest sprawa jakby bardziej organizacyjna, namalowanie kilku białych linii. Więc komunikacyjnie damy radę, to nie powinno nam się to w żaden sposób przeszkadzać. Z drugiej strony mamy system tych wewnętrznych obwodnic typu ulica Przemysłowa, ulica Polna, które pozwolą większości mieszkańców ominąć centrum miasta w przypadku, kiedy byłyby tam rzeczywiście jakieś zatory. No i najważniejsze jest to, że będzie to prowadzone etapami, a więc jeżeli będzie robiona jedna pierzeja, druga, trzecia będzie mogła swobodnie funkcjonować. Nie da się uniknąć jakichś utrudnień, ale dbamy o to, żeby były one zminimalizowane do naprawdę absolutnego minimum.
Największym ryzykiem podczas realizacji tych prac to będą prace wykopaliskowe, ponieważ całe centrum miasta i plac kościelny podlegają pod nadzór wojskowego konserwatora zabytków, czyli wszystkie prace ziemne, które będą prowadzone, muszą być prowadzone pod nadzorem archeologa. I tu jest obawa, czy nie zostaną wykopane jakieś artefakty, które spowodują spowolnienie realizacji inwestycji, tym bardziej, że musimy odkrywać fragmenty pozostałości po fundamentach pierwotnego ratuszu, który stał na środku miasta, ale na szczęście ta budowla była zlokalizowana na terenie istniejącego skweru, w związku z tym te prace wykopaliskowe nie będą kolidowały z pracami na ciągach pieszo-jezdnych. I tu te prace mogą troszkę dłużej się przeciągnąć, natomiast sama przebudowa układu dróg i chodników, są to powierzchowne prace, nie będzie tam jakichś głębokich wykopalisk, to już jest w tej materii, która była już wielokrotnie przemieszana, sądzę, że tu nie powinno być problemu. A ten ratusz, te fundamenty, które tam jeszcze pozostały, w szczególności narożniki, no zostaną odkryte i ten ratusz jak gdyby zostanie wyeksponowany później, w którym miejscu był zlokalizowany. Mówimy oczywiście o rewitalizacji, bo to chyba najważniejsza inwestycja roku 2020, ale co jeszcze będzie się działo w gminie i mieście Biała Rawska? Rok 2020 również jest nacechowany wieloma zadaniami inwestycyjnymi. Na tą chwilę poza rewitalizacją głównymi tematami to jest w dalszym ciągu działania z zakresu dostosowania naszych placówek, tak żeby szkół, placówek oświatowych, żeby w szkołach mógł być system nauczania ośmioklasowy, a pamiętamy, że w poprzednich latach, kiedy jeszcze nie było reformy, w każdej szkole uruchomiliśmy oddział przedszkolny, czyli jedna klasopracownia została zabrana na oddział przedszkolny. W jednej klasopracowni znajdują się oddziały zerowe, czyli dwie klasopracownie zostały jak gdyby już zaadoptowane na inne cele i w tej chwili dalsze działania szukania pomieszczeń dla tych szkół, które działają już w systemie ośmioklasowym. Również to są działania z zakresu pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Teraz na przełomie luty-marzec odbywa się nabór z zakresu edukacji ekologicznej i wiem, że nasze placówki przymierzają się, dyrektorzy naszych placówek przygotowują już projekty, które zostaną złożone do Wojewódzkiego Funduszu. Do tej pory współpraca z Wojewódzkim Funduszem układała się bardzo dobrze, także możemy tylko podziękować zarządowi Wojewódzkiego Funduszu za programy i za kierunki, które są wspierane działania samorządów i za to, że nasze wnioski gdzieś były bardzo dobrze przygotowane. To dziękujemy dyrektorom i osobom, które bezpośrednio, bo to nie sami dyrektorzy, ale również nauczyciele, również pracownicy pomagają w przygotowaniu tych wniosków. Także dziękuję wszystkim, którzy dołożyli wszelkich starań, żeby te projekty były przygotowane, wnioski przygotowane w sposób jak najlepszy. Takimi zadaniami, które będą realizowane, to są zadania na drogach, bo jest to temat, który nie kończy się, bo nawet jeżeli stan techniczny drogi w danym roku jest zadowalający, to okazuje się, że po każdym okresie zimowym no jest mnóstwo ubytków, jest mnóstwo uszczerbków. Poza tym ruch transportu kołowego, coraz cięższego, tak, mamy ładunki, które znacznie przekraczają 40 ton, podbudowę naszych dróg nie są przystosowane. Z drugiej strony nie chcemy wszędzie stawiać znaków, że nie wolno wjechać, bo są takie sygnały, ograniczmy możliwość przejazdu samochodów ciężarowych, ale ja zadaję jedno pytanie, kto wywiezie nasze owoce, jeżeli zabronimy wjazdu powyżej chociażby nacisku 8 ton na jedną oś, jak zostaną dowiezione materiały budowlane do budowy przechowalni, budynków mieszkalnych, budynków gospodarczych. Nie jest to taka sprawa prosta. A mówienie, że zabrońmy innym, a nam nie, no to prawo tak nie działa, tak? Prawo musi dotyczyć wszystkich użytkowników, a nie wybiórczo. Zadaniami, które również będą realizowane, to został złożony wniosek do RPO, czyli naszych regionalnych programów operacyjnych na termomodernizację ośrodka zdrowia w Białej Rawskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych. Czekamy na ocenę tego wniosku. Też przygotowujemy w tej chwili audyty energetyczne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych. Co prawda niewielka pula środków została przeznaczona w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, niemniej jednak liczymy na dofinansowanie, na termomodernizację strażnic i na montaż paneli fotowoltaicznych.
i takie audyty w tej chwili wykonujemy i takie wnioski będą składane. Również analizujemy możliwość pozyskania środków na zadania inwestycyjne z zakresu chociażby tej gospodarki wodno-ściekowej. Kilka lat już nasza oczyszczalnia funkcjonuje, czy ujęcia wody, wymagane są kolejne remonty, wymagane są kolejne podejmowanie kolejnych wyzwań. Chociażby ilość ścieków dopływających do oczyszczalni powoduje, że no, tu musimy zastanowić się chociażby nad zakupem nowej prasy czy nowego sita do wstępnego mechanicznego oczyszczenia ścieków, ale również rozbudowę naszej sieci wodociągowej. To jest budowa łącznika pomiędzy Białomorawską a miejscowością Stara Wieś, gdzie też musi być zrobiona spinka, bo też tam okresami ciśnienie nie jest wystarczające. Także jest tu wiele zadań, co do których mamy plany, natomiast plany nasze są uzależnione od możliwości pozyskania środków zewnętrznych i w zależności od pozyskania środków z pewnością te zadania inwestycyjne, lista tych zadań będzie się wydłużała jak co roku. Tych planów inwestycyjnych jest bardzo dużo w tym roku. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć realizacji wszystkich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za spotkanie, dziękujemy i zapraszamy do Białej Rawskiej, zapraszamy do na nasze pyszne owoce, ale również w nasze miejsca, gdzie mamy wiele atrakcji turystycznych i zachęcamy do korzystania z oferty samorządu gminy Biała Rawska, naszych podmiotów, ośrodka kultury, ale również podmiotów, które działają na naszym terenie. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Dziękuję.